Dzisiaj będziemy robić steki z serca wołowego. Witamy w naszej kuchni Ivan, jest ze mną Przemysław. Cześć Boże. Tutaj mamy serce wołowe. Co chciałeś powiedzieć o podrobach? Teraz możesz powiedzieć. Co chciałem powiedzieć? To takie moje spostrzeżenie, bo na tym tyle może to ciekawostkę. Jak poszedłem właśnie, chciałem kupić serce świńskie, no takie malutkie było, nie? Serce wołowe to takie ogromne, duże. I to samo, tak samo się zdziwiłem, jak wygląda ozor, czyli język. Język świni jest już duży, to co dopiero, jakbyście kiedyś zobaczyli, jak wygląda ozor, czyli język, ozor wołowy, to po prostu jest takie jasne gwint, takie duże, a świński też jest duży, ale to jest proporcjonalne właśnie do serca, tak? Jakie serce świńskie jest, jakie mieści się w garści, język no wypada z garści, a wołowe dwukrotnie większe. Zobaczcie sobie, tak fajnie to wygląda. Dobra. Pokroiłem serce w dość cienkie pasty, tak? Widzę. I teraz będziemy je grillować. Rozgrzewam patelnię grillową, zaczepione idzie. Dawać już tam jakiś tłuszcz, czy nie? Nie, zaraz damy. Damy nasz ulubiony tłuszcz. Czyli olej kokosowy. Czyli smalec. Szmalec. Grapacz. To powiem ci, że zadziwiłeś mnie, bo na to bym nie wpadł, żeby zrobić steki z serca. Teraz dajesz tłuszcz. Ile? Łyżkę. Dobra. Dobra, super. Szmalec na bok. I teraz słuchaj. To się robi bardzo szybko. Tak jak wołowina w ogóle, nie? Czyli prawa, lewa i gotowe, nie? Damy na to sól, damy na to pieprz i damy świeży tymianek. Kiedy damy świeży tymianek? Pokazuję i objaśniam. Teraz tymianek już szykuję. Tukamy go, myjemy czy nie? Tak. Weź go, idź przepłucz. A w takiej postaci on jest jadalny czy nie? Jaką? Surowy? Takiego. Tak, jest jadalny. Tylko tak jak ci mówiłem, on ma właśnie te łodygi, które się będą ciągnąć. Ale ja nie chcę, żeby on był usikany, ponieważ ja go rozłożę już na gotowym daniu. Ale on będzie mega intensywny. Właśnie, będzie dawał i tak aromat już, wystarczy, że go położysz na mięsie, on już będzie przechodziło to do mięsa. Więc to w zupełności wystarczy. Ale intensywny. Dobra. Bierzesz sól, bierzesz pieprz, sypiesz. Pach, pach. Dobra, dobra. I pieprzesz. Dobra. Dobra, 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 dobra. Ja wiem, że ty lubisz pieprz, ja nie lubię. Pieprza nie za bardzo. Ale pachnie jasny gwint. Czy on będzie troszeczkę surowy w środku, czy nie? Tak. Czyli takie typowe steki będą. Takie middle rare, coś takiego. Bo raczej do bluetooth tego to troszeczkę nie dosięga. Powiedz mi, jak smakuje mięso, te serce wołowe? Dlaczego byś to porównał? To jest wołowina. Jeżeli kiedykolwiek jadłeś wołowinę, to jest właśnie wołowina. Aha. Patrz, generalnie? Ja chciałeś pytać, patrz. Widzisz, ale dobrze, dobrze, jest super. Czyli taki faktycznie blue. Czyli dobrze, lekko wysmażony. Ale co chciałem powiedzieć, że dlaczego akurat twoje serce powinniśmy tak bardzo lekko obrabiać termicznie? Co takiego zawiera? Jest taki jeden składnik, który na pewno kojarzysz, który się stricte wiąże z sercem. Serce to jedyne, co mi się kojarzy, to jest cholesterol, przed którym wszyscy ostrzegają. To też. Bardziej mi chodziło, o ile ta zwierzyna była w odpowiedni sposób karmiona. Żelazo? Nie. W odpowiedni sposób karmiona i no, właśnie hodowana, czyli tak. Tam była szczęśliwa, robiła sobie co chciała, a nie siedziała I piła niebieskie mleko i robiła czekoladę. Tak, piła niebieskie mleko i robiła czekoladę. Ale ten związek, o co mi chodziło, to koenzym Q, który jest bardzo, bardzo, bardzo mocno wrażliwy na działanie, no generalnie obróbkę termiczną.
szczególnie tą cieplą obróbkę termiczną. Tak. Dlatego właśnie serca nie powinniśmy zbyt mocno podgrzewać, szczególnie jeśli chodzi właśnie o ten podrów, jakim jest serce. To się tyczy i wołowiny, wieprzowiny. Ja ci powiem pod względem kulinarnym, dlaczego tak się robi. Ponieważ to jest, tak powiedziałem, wołowina. Wołowina albo szybko, albo długo idzie, ponieważ to jest mięso, które jest chude i się szybko ściąga, białko. Więc jeżeli weźmiesz sobie steka dowolnego, czy z polędwicy, czy z rozbefu, dlaczego się je właśnie krwiste albo właśnie średnio wysmażone? Bo lepiej smakują. Lepiej, żeby był sok i też to mięso da się pokroić. Wysmażony stek to się mówi zawsze na kuchni, że to jest podeszwa. Mm-hmm. Jeżeli ktoś chce, zamawia klient steka wysmażonego, zawsze kucharze mówią, że już lepiej, żeby sobie zamówił schabowego, żeberka albo zraza, które też są wysmażone. Po co psuć mięso? Ono jest strasznie twarde. Tak samo z sercem. Jeżeli byś chciał zrobić pieczeń z serca, będzie bardzo fajna pieczeń, ale ono będzie lecieć tak nawet 2,5 godziny w piekarniku, zanim ono będzie miękkie. Serca i wołowego, i wieprzowego? Wołowego. Wieprzowe troszeczkę szybciej leci, bo wieprzowina ma więcej tłuszczu. Więc tu albo właśnie coś bardzo długo obrabiasz termicie, żeby to miękkie, albo szybko, pach, pach i schodzi. Raz, że ono będzie bardziej smaczne, tak jak widzisz jest aromat, tak jak widzisz jest kolor, jest soczystość, więc to mięso też jest zupełnie inne. No a dwa, jak to powiedzieć, właśnie względy zdrowotne. I wszystko się gdzieś tam ładnie w naturze schodzi, tak? Mamy smak, kolor, większe przyswajanie składników odżywczych. Pięknie, smacznego. Pozdrawiam. Jeżeli chcecie subskrybować nasz kanał, kliknijcie tutaj. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, kliknijcie tutaj.